Ogólnie wywaliło mi filmik, bo brakło pamięci w telefonie. A to jest nawykanie. Jakby to tak go jeszcze przewalić, to będzie koniem. Ale on będzie mały. On ewidentnie będzie wersja mini jednak, niż normalny kuń. Ale to będzie malutkie. Bardzo malutki konik. No Jezu, spróbuję go wypchać. Biorę agrafkę, spinam mu pyszczek. I będę go wypychać. No i cóż, tak wygląda konik. Troszeczkę malutki, ale to nie przeszkadza. Będę mu jeszcze dokończać go i przede wszystkim robić uszy. Gdy mi zostało niewiele, więc to się trzeba pozbyć. No, puść. Dać nową nić. I robić uszy. Jakby tak połączyć te wszystkie filmy, to mi zajęło bodajże pół godziny robienia konia. Szycie oczywiście. I wypychanie. Dobra. To robimy uszy. Mam nadzieję, że nie wyjdą jak dla osła. Ale najwyżej je potem skrócę. Mewa! Cicho bądź. Kiedyś myślałam, że mewy są tylko i wyłącznie na plaży nad morzem. Teraz już wiem, że mewa jest wszędzie. Starszy niedaleko jest Bałtyk. A mewa nawet w centrum miasta może być. Oj. Igła, nie rób mi tego. Ile tam jest minut? 3,5. Może być. Na szybko zszywanie. Usząd. Uszęta. Tofik widzę, że wysech. W sensie oczywiście portret Tofika. Tofik śpi, ten żywy. A portret suszy się. Mogłabym go na słońce wystawić, ale za chwilę pada, więc nie. Więc nie wystawię. Może jak będzie ładna pogoda, to tak. Dobra, jedna uszęta. Jeszcze drugie uszęta. Jak widzicie, w tle filmy się ładują na kanał. Więc cały czas coś wrzucam. Niektóre będą w rezerwie na
następne tam dni, a niektóre będą już. Nie wiem, kiedy zobaczycie ten filmik, ale no, dzisiaj jest 1 września. Wrzucam nie po kolei chyba nawet. Aczkolwiek jak filmy nagram gdzieś tam powyżej 10 minut, jak był poprzedni, to daję jeden koło drugiego, żeby nie pogubić. I mamy już tam. I konik.